Państwa, to jest książka wstrząsająca. Powinna znaleźć się na czołówkach gazet, gdyby one zajmowały się czymś innym poza przepychankami politycznymi. Powinno się o niej mówić w radiu i telewizji. Oczywiście takich, które byłyby otwarte na nie tylko doraźne sprawy. Powinien poświęcony być jej specjalny numer najważniejszego, opiniotwórczego magazynu literackiego w Polsce, gdyby taki wychodził. Ale pozostaje nam to dzisiejsze spotkanie, za które bardzo jestem wdzięczny organizatorom, tym wszystkim, którzy się do niego przyczynili. Chociaż w ten sposób możemy się tą książką zająć, a naprawdę jest czym. I mam też taką nadzieję, że duch Janusza tu jakoś będzie krążył wokół nas na tej sali. Proszę Państwa, niedawno usłyszałem z ust, nie będę wymieniał kogo, ale bardzo znanej poetki polskiej, zasłużonej również latami, takie dość kategoryczne stwierdzenie: dosyć mam już martyrologii. Dosyć. Zaczęło to bardzo kategorycznie. Chodziło konkretnie o, to było jury nagrody literackiej, chodziło o książkę, która się odnosiła do lat II wojny światowej. Pani była przeciw. Niezależnie od faktu, że osobiście z tym się całkowicie nie zgadzam, ale mogę przyjąć do wiadomości, że ktoś ma prawo martyrologii mieć dosyć i o tym mówić wprost. Ale może nie chodzi o martyrologię, bo to jest nienakładalne stwierdzenie, a o ideologię. Kiedyś pisząc o twórczości Janusza Krasińskiego, Marek Lecel zwrócił na to uwagę. To jest zupełnie coś innego. W wypadku Janusza mamy do czynienia z wyznaniem, czy zeznaniem wręcz świadka historii. A jeżeli świadkowi zabronimy albo zlekceważymy to świadectwo, no to po prostu wtedy sobie sami wystawiamy świadectwo jak najgorsze. Tutaj mamy świadectwo człowieka, który przeszedł przez to, co najgorsze. Przeszedł przez Oświęcim i Dachu, przez Mokotów, Rawicz i Wrąt. A potem opowiadał w następnych częściach swojej tetralogii, czy teraz nie wiem, jak to powiedzieć, to jest suplement do tej tetralogii, czy to jest dzieło odrębne, ale na pewno łączące się z czymś tamtymi. Opowiadał o Polsce, w której żył po łaskawym wyjściu z więzienia, mówię łaskawym, bo tak naprawdę to został przecież uniewinniony przez Sąd Najwyższy dopiero w 1998 roku, świadomie. Przedtem to wyszedł z łaski. Amnestia była, więc pozwolono. Dobrze. Ale uniewiniona w 1998 roku. I opowiadał nam o tej Polsce tamtej, jaka była, którą starsi z nas doskonale pamiętamy, znamy, bo nie żyliśmy. O PRL, o Polsce zniewolonej, wreszcie o tej Polsce wolnej, oczekiwanej, która się może jednak okazała tak wolno nie do końca, nie całkowicie. Książka ma tytuł Przełom. W sumie dzieje się jej akcja, rozgrywa w trzech strefach czasowych. W latach 60. w Polskim Radiu, gdzie Janusz znalazł zatrudnienie w pewnym momencie. Potem w latach 80. część druga, to jest Polski Jaruzelski. Wreszcie właśnie już czasów nam bardzo bliskich, po roku 2000. Łączy jej nie tylko osoba samego autora, bohatera tutaj ukrytego, znanego doskonale czytelnikom tomów poprzednich, Szymona Bolesty, ale również osoba pisarza, jego przyjaciela Dunajskiego. No bardzo czytelna, nic nie ma wątpliwości, chodzi o Włodzimierza Odojskiego. Jeśli Państwo pozwolą, dalej będę już używał nazwiska pisarza, bo o nim mówimy. Autorze Zasypie Wszystko Zawije. Wybitny polski prozaik, przyjaciel Janusza. Będę o nim mówił później. Więc na razie jednak wcześniej o Januszu jeszcze. Takim, jakim był. Uroczym, czasami nieznośnym.
niezwykle czułym na punkcie swojej twórczości, bardzo ambitnym. Strzegł swojego życiorysu, był dumny z niego. Kiedyś w wywiadzie, jak się z nim zrobiłem, a to był początek naszej znajomości w ogóle, pracowałem wtedy w Rzeczpospolitej, użył takie stwierdzenia, które wybiłem w tytule: Bóg nie strzegł, sam się strzegł. To był cały Janusz. Ja był dumny z tego swojego życiorysu, że się nie dał, że się nie załamał, że się nie poddał. Chociaż przecież żył w czasach trudnych i sami doskonale wiemy. I on też o tym wiedział, że chciał, nie chciał. Musiał się poddawać pewnemu ciśnieniu, które wtedy istniało i na każdym z nas odbiło się. Oczywiście, pisząc ten wywiad pierwszy z Januszem, znałem jego twórczość tyle o ile. Tam oczywiście znałem Wózek, znałem Czapę słynną, Haracz Szarego Dnia. Natomiast no, trudno powiedzieć, że byłem znawcą jego całej twórczości, bo pisał przecież znacznie więcej. Dopiero później właściwie nie znałem oczywiście filmu, który tu był pokazywany parę minut temu, bo nie był zrealizowany wtedy jeszcze. Dla mnie ten wywiad, długi, przegadany taki, był otwarciem, jakąś ogromną encyklopedią wiedzy o tym człowieku, o tym, co on naprawdę przeżył. O tym więźniu podwójnym, o człowieku, który potem wyszedł i o jego potwornej walce o to, żeby tam to wszystko mieć w sobie, nie zapomnieć, nie zaprzepaścić niczego, niczego. I dopiero wtedy zorientowałem się, jaką wartość mają książki, które zostały wydane już w wolnej Polsce. Początek tetralogii, Twarzą do ściany, Na stracenie. Te dwa pierwsze tomy, których nie jestem pewny, czy był ktoś wtedy, nawet podejrzewam, że Tomasz Burek, którego dzisiaj szkoda, że nie ma między nami, ale który o tym mówił chyba pierwszy. Ale też to nie od razu. Proszę Państwa, to są najważniejsze, czy to jest najważniejsza proza powstała w Polsce po roku 1989. Mówię o tym z absolutnym przekonaniem. Nie było nic ważniejszego. To świadectwo powinno być dostępne również poprzez szkołę. To nie jest wołanie na puszczę. To jest po prostu upominanie się o elementarną prawdę. My jesteśmy winni to nie tylko Januszu, my jesteśmy to winni sobie samym. Bo nic ważniejszego nie powstało. Po tym pierwszym wywiadzie, o którym mówię, utrzymywałem znajomość z Januszem, spotykaliśmy się nie za często, ale stosunkowo jednak często, może dlatego, że ówczesną redakcję Żeby od mieszkania państwa Daniewicza dzieliły zaledwie dwa przystanki tramwajowe. Więc czasami wpadałem, jakąś rozmówkę zrobiłem. Czasami Janusz chciał mi coś opowiedzieć, na czym mu zależało. Dzwonił wtedy do mnie. Pamiętam, że parokrotnie opowiadał mi wtedy, na początku lekceważyłem trochę, przyznaję się. O swoich perypetiach z lat 80., o tym, kiedy mając taki domek letni, tak trzeba powiedzieć, w miejscowości Kania pod Warszawą, zaangażował się w sprawę chłopów miejscowych, którzy wypasali swoje krowy na wyspie, bo ówczesne władze chciały zlikwidować po to, żeby uzyskać teren dla nowych dacz, które można było sprzedać. Więc on się zaangażował o te krowy. Bardzo był z tego dumny. Opowiadał mi o tym kilkakrotnie. Myślałem nawet, że on trochę nie przesadza, może z tym są jakieś krowy. Ale pokazywał dyplom, który otrzymał. I bardzo był dumny z tego. I potem sobie jakim wzruszeniem nawet usłyszałem, jak został prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kiedy mówił w ten sposób, że dziękując za wybór, że skoro pomogłem krowom, to może i pisarzom pomogę.
Okazało się to nie takie łatwe. Myślę, bo czas wolnego rynku nie sprzyjał ani krowom, które się okazało mimo tego wszystkiego, jak są bronią, to i potem sami chłopi, sami właściciele ich oddali pod topór, by się nie opłacała produkcji mleka, które się okazało tańsze od wody. A pisarzom wolny rynek sprzyjał, ale niektórym. Tak mówić. Tak czy inaczej cieszył go ten wybór i dowód zaufania kolegów po piórze. Ale bo i miał powody do czasami zgryzot pisarskich. Może to się wydawać dzisiaj dziwne, ale pamiętam też Janusza z czasu, kiedy miał kłopoty, bo w swoich dwóch pierwszych tomach tej tetralogii swojej następny lokował w takich wydawnictwach trzeci tom publikował w Pruszyńskim. W czwartym miał już w ogóle problemy, próbował tam, próbował w swoim stylu. No i bardzo, bo sprzedawany to był oczywiście, a w jakim nakładzie miał być sprzedawany, skoro nikt o tym nie wspomniał nawet. Więc tak ciężko dochodził do swojego wydawcy, który na szczęście znalazł mnie w krakowskich Balkanach, które wydałem tom czwarty i teraz są wydawcą przełomu. Ale on nie chciał swojej przeszłości zaprzeczyć cały czas. I to o to chodziło. Próbowano go w tych wydawnictwach, sam znam akurat sprawę tego twojego stylu, namówić do ominięcia pewnych fragmentów. Oczywiście się nie zgodził na to. A jego przeszłość była nie do ruszenia. To przypomina mi scenę z książki. Znajdziecie Państwo, ci, którzy jeszcze nie czytali przełomu. Tam jest taka dość istotna według mnie historia o tym, kiedy Janusz Krasiński, będąc na Zonafie, rozmawia z Giedroyciem. Obecna jest przy rozmowie Zosia Hertz, która w pewnym momencie mówi, że jakby porównując twórczość Janusza z książką Szabskiego o obozach w Rosji, na nieostrej ziemi, mówi, no Stalinizm w Polsce był lżejszy. I on na to zacietrzewiony wręcz mówi, o czym pani mówi? O czym pani mówi? On, wiedząc, co znaczył stalinizm a la Polonez, miał prawo do tego gniewu. Ten gniew, proszę Państwa, jest święty. Ale wspomnienia oczywiście wygładzają zadziory rozmaite. Więc mamy lata 60. podobno enklawę. To słowo enklawa wam pada kilkakrotnie. W polskim radiu, że to było tak wspaniale. Dziodojewski jako szef studia współczesnego ściągał słuchowiska takich autorów jak, słuchajcie Państwo, Zbigniew Herbert, Czerlecki, Jerzy Krzysztof, Jarek Abramow. Wreszcie i ściągnął samego Janusza do pracy. Janusza, którego byłego więźnia stalinowskiego, którego dyrektor radiowy, uwaga na nazwisko, Noe Westhacker, dał mu tak pytając, zadać mu jedno pytanie, czy trzeba mieć pieniądze? I był ten zdziwiony, no właśnie to twierdził, bo ich nie miał. Usłyszał, no to ma pan pracę. Dobrze, miał. Piszał reportaże, potem kwalifikował słuchowiska innych do druku. Świetne są jego wspomnienia z tamtego okresu, z czasu pierwszego jego wyjazdu zagranicznego, już jako było nie było dziennikarza Polskiego Radia z PRL-u do Czechosłowacji, do Pragi, na spotkaniu z sołdruchami z tamtejszego rozkazu. Gdzie się dowiadywał o tym, jak ma pisać autor prawdziwie socjalistycznego państwa. Także wspomnienia z innych spraw, z wyjazdu do Bodnego wtedy Augustowa. Wspomina, to było dla mnie z kolei ważne, bo znam te sprawy, sam o tym kiedyś pisałem, był taki facet w Augustowie, nazywał się Szostak. Był twórcą ludowym, specjalizował się w korzeniopastyce. Można było pójść do niego za małe pieniądze, kupić piękne korzenie. Lampę można było zrobić, bardzo modne to było wtedy. Facet przedtem wybijał zęby makowcom, a potem jak już mu nie pozwolą, no to wiedział, że za korzeniu.
Więc taka historia też się tu znajduje, wspomina również o Jerzym Krzysztoniu, wybitnym, zapomnianym pisarzu. O Krzysztoniu, którego Janusz, nie kto inny, przeniósł jego słynny, dziś zapomniany obłęd, przeniósł na scenę. Podobnie jak zrobił z innym, też słynnym wtedy opowiadaniem Marka Nowakowskiego, Wesele raz jeszcze, które też przysposobił do teatru. Nie pisze Janusz tutaj specjalnie o swojej pracy w kulturze warszawskiej, w dialogu. Z kinem się współpracował też wówczas w zespole Iluzją. Zapomina o tym, ale tak niewiele jest o tym. Coraz bardziej bowiem dochodzi jakby do głosu w jego książce Polityka. I on sam opowiadał o tym, jak się próbował w niej znaleźć. Choć nie chciał może. W tamtym, jak ono powiedzmy, że w strefie stanu średnich pojechał na zjazd literatów do Lublina, gdzie jakimś cudem towarzysz Gomułka uśmiechnął się przy jego wystąpieniu. Od tej pory miał wolną drogę. No, sam Gomułka się uśmiechał, bo to było wygodne. Był więzień stalinowski, jakoś nas tutaj i występuje przeciw nam, więc nasza polityka, którą prowadzimy poprzez putramentów, prawda, jakoś jest akceptowana widocznie, nawet przez naszych przeciwników. Nikt nie wątpi, że sojusznik to nigdy nie był. A skoro o putramencie, pozwólcie Państwo na taką dygresję. Ten autor pisał swoje pamiętniki pół wieku, masa tomów tego wyszło i nomen omen, chyba piąty tomik, czwarty był literacja, a piąty miał tytuł Przełom. Tak jak książka Janusza Kasińskiego. I potem putrament, po paru latach, wznawiając to, książkę zmienił tytuł na Pościsk. To miało chodziło o 56 rok, który na początku myślał, że to był Przełom. Potem myślał tak dalej, ale wiedział, że to już jest niesłuszne. Więc lepiej, żeby tylko Pościsk. Janusz musiał na szczęście, nie musi nic zmieniać jednak tutaj. I myślę, że też by nic nie zmieniał, bo tu wchodzi jednak ten przełom, który tak czy inaczej, jakbyśmy dzisiejszą Polskę nie oceniali, przełomem był. A skoro pytamy, to jest chwilę. Jest scena na końcu, Tomasz Odojewski, to wraca, kiedy oglądają wspólnie film. Były takie filmy pokazywane, są jeszcze czasami na TVP Historia, Errata, krótkie filmy o pisarzach. I tam o putramencie między innymi właśnie mówił Odojewski. Janusz Kasiński swoje refleksje zapisuje przy okazji oglądania tego i zastanawia się nad tym, czy jakby jego przyjaciel tutaj nie za bardzo tego putramenta, którego zapamiętał jako jednak polnicę Łukasz, to dużo mówić, bo nim był tamtej epoki, za bardzo jakby nie jest taki delikatny wobec niego. Odpowiedź jest bardzo prosta, jednym zdaniem. Poprzez żonę byli po prostu spoligacyjni. Odojewski był zobligowany do tego, żeby mówić o putramencie dobrze, z racji tego, kim była jego żona i kim była wcześniejsza żona Jerzego Putramenta, Bystrzycka. Więc o to chodziło tylko i wyłącznie. Nie mówi tego po to, żeby zarzucać tutaj kłamstwa jakieś, czy zaniechanie. On chciał bardzo, żeby ten jego przyjaciel wypadł dobrze. A jak naprawdę wyszło, to tak wyszło. Ale dajmy spokój może akurat tej sprawie. Takich historii tam jest więcej. Kiedy Janusz Krasiński pisze na pierwszej stronie setnej o tym, że to on był człowiekiem, który w momencie, kiedy w Związku Literatów Polskich doszło do sytuacji, żeby usunąć Odojewskiego, który wyjechał za granicę, został tam, zaczął pracować w wolnej Europie,
żeby go usunąć z szeregów związków. Padł na pomysł, genialny zresztą w swojej prostocie, mianowicie mówi, żeby jako skarbnik ówczesny zarządu, żeby sprawdzić, czy on, aby płacił składki. Ponieważ nie płaci składki, no można go było usunąć, zapieścić, czy wszystko jedno, co z nim tam zrobić, ale za to, że nie płaci składek, a nie za politykę. Więc to było bardzo wygodne dla wszystkich, mówiąc prawdę tutaj. Pisze o tym wyraźnie, widział wdzięczność w oczach Jarosława Iwaszkiewicza, którym nie potrzebna była jeszcze jednak historia polityczna w tej sytuacji. Natomiast na stronie 400 znajdziemy już tę samą historię, jakby z znakiem zapytania, czy to w ogóle miało miejsce, czy tak było. No tak, tak było. Tak było. W ten sam sposób pisze przy jeszcze o innych rzeczach. Chyba najbardziej dla mnie taka jednak wstrząsająca jest historia tej enklawy. Wspominam to Państwu, że to słowo pada w tej książce wielokrotnie. Enklawa lat 60. Tak było w tym polskim radiu, za czasów tej Szenwaldowej, tego Sikorskiego. Tak wspaniale. Taka była wolność. I na końcu jest takie straszne wyznanie, że ta rzeczywistość była tak niepodobna do tej, którą oni kreowali. Okazywała się piękną, jak na tamte czasy, piękną enklawą, ale też niewiarygodnym wprost oszustwem. Więc w 2008 roku, dokładnie 23 września, na Zamku Królewskim w Szanie, Janusz Krasiński, bohater naszego spotkania, miał swój jubileusz, można powiedzieć, obchodził 80-lecie. No to bardzo piękna uroczystość. Miałem zaszczyt być jednym z laudatorów obok Tomasza Burka, Macieja Urbanowskiego. Bardzo mile wspominam ten wieczór. Byłem na nim, była tam moja żona, uchodziliśmy razem stamtąd. Traf chciał, wchodziliśmy razem z Włodzimierzem Odojewskim, jego żoną Barbarą. Poszliśmy do Samsona. Nie było jakąś atmosferę specjalnie, więc skończyliśmy na zjedzeniu sałatek. Imprezę przenosząc na następny tydzień, była takowa już na Żoliborzu. I nic tego nicowego, trochę czysty przypadek, ale to był czas, gdzie rzeczywiście o lustracjach rozmaitych dużo się mówiło. Coś musiało zejść na to. I nic tego nicowego, Odojewski, pamiętam, powiedział mi, mówi, a wie pan, panie Krzysztofie, byliśmy na panu. Ale znaliśmy się dobrze, bywałem u niego w Niemczech, on bywał u mnie w domu. Mówię, panie Krzysztofie, jak pan kiedyś opowiadałem, ja znałem takiego Majchrowskiego z SB. Oczywiście mówi mi kiedyś, wspomina to nazwisko. Mówi, pan wie, czy on żyje, może. Traf chciał i widział. Widziałem. To był porucznik. Ja mówię, nie, proszę pana, porucznikiem to był wtedy, jak z panem rozmawiał, może, ale dzisiaj to jest pułkownikiem. Z tego, co wiem, żyje. Takie miałem wtedy informacje, że przeżył. A wie pan, chętnie bym się z nim spotkał. Na tym skończyła się rozmowa na temat Majchrowskiego i tyle. Nie minęło wiele czasu, dowiedziałem się o książce, którą przygotowywała Joanna Siedlecka. Dowiedziałem się z wydawnictwa o tym. Zadzwoniła do mnie jedna z redaktorek, wiedząc, że pisze często o Dojewskim, że interesuje się jego twórczością, a wiem, z nim wywiadem. Pana mówię, proszę pana, pana jeden rozdział powinien zainteresować. Otrzymałem w tej książce, znaczy zrobiłem ksero z tego rozdziału, który dotyczył WO. Pojechałem na Plac Inwalidów, gdzie mieszkał Dojewski. Pokazałem mu to. Porozmawialiśmy. Zrobiłem z nim wywiad. Wywiad się ukazał 2 grudnia pod tytułem Siekiera nad mą głową. Opowiada o nim Janusz Krasiński tutaj, jaki przeżył szok po przeczytaniu tego wywiadu. Wywiad był autoryzowany następnego dnia. Proszę? Który to był rok? 2008. Wywiad był autoryzowany następnego dnia po udzielaniu jego. Pisałem go od razu. Powiedziałem, że książka ma być w księgarniach właśnie za 2 dni. Więc chodziło o to, w gruncie rzeczy. Zresztą on się zgadza, prawda? Że
byłoby dobrze, żeby mógł się ustosunkować do tych zarzutów, żeby nie było sytuacji, że proszę bardzo, agent, jest cisza. Gdański przyjechał z żoną, autoryzował wywiad. Wywiad został opublikowany. Dwa dni później zadzwoniłem do Odojskiego, który milczał. To była moja ostatnia cenzura. On poczuł się rozżalony. To co? Możecie Państwo, czytając książkę, ja muszę znaleźć tego odbicie. Jakby oszukany. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że było tak, jak było. To nie była wina. Nie wiem. Miał szansę jakoś ustosunkować się do tego. To wychodzi z książki Janusza Potem. On szuka tutaj, mówi o Januszu Krasińskim. Szuka jakichś punktów odniesienia, gdzie jest coś takiego, że można go usprawiedliwić i głośno zastanawiać, jak to jest. Dlaczego on mówi, że powodował nam strach? Janusz Krasiński na to jest jakby sam odpowiada. Jaki strach? W 60-tych latach? To ja znam strach. To ja miałem prawo bać się. W innych latach, w innym systemie. Czegoś ty się bał. I tu padają straszne odpowiedzi, zupełnie straszne. Dlatego jeszcze raz to podkreślam. Ta książka, którą czytałem ze świętym gardłem, ona tak naprawdę jest aktem oskarżenia przyjaciela. Nie jego obroną. Nie jego obroną. No bo cóż to właściwie znaczy, że po rozmowie po tym wszystkim, wstrząśnięty tym, przyjaciel wychodzi i mówi, myślałem o tym, żeby oszklić loży w tym mieszkaniu na placu inwalidów. Teraz tam głowy nie będę miał tutaj. Naprawdę? Komu on to mówi? Człowiekowi, który, jak wiemy, który w pewnym czasie nie miał swojego konta, a który przedtem miał swój kąt w takich miejscach, o których wolelibyśmy zapomnieć. To jest okropne, co mówi, ale taka jest prawda. Taka jest po prostu prawda. Najbardziej przykra, ale taka ona jest. Odojewski dla Janusza, dla mnie, dla wielu ludzi, sądzę, pozostanie, to chyba zupełnie normalne, pozostanie jednym z najwybitniejszych prozaików powojennych w Polsce. To jest autor Zasypie wszystko, co wie. To jest autor Jedźmy, wracajmy. Innych tomów, które na pewno powinny zostać. To jest autor, nomen omen, też znowu po raz drugi to słowo mówię. Niewiele brakowało, żeby Katyń Andrzeja Wajdy miał zupełnie inną postać, bo jak wiadomo, pierwszym scenarzystą tego filmu był nie kto inny, jak Włodzimierz Odojewski, książka Milczącym Pokonaniu, jest właściwie tym scenariuszem. O wiele ciekawszym od tego, co sprokurował w końcu Mularczyk i co zostało nam pokazane. Tylko teraz tak, gdyby Wajda naprawdę mają nas jakiś taki specjalny telefon do wiadomych służb, nie wiem, w niebie. Bo gdyby się zdecydował na to, zaczął realizować ten film trochę wcześniej, to by zrobił tę story, którego bohaterem był prokurator Martini, niejaki znana postać, dla tych, co wiedzą, czy to był Katyń w Polsce, w jego odbicie. I akurat się ukazała książka wtedy w IPN-ie, w której wynikało, że prokurator Martini nie byłby najmniej taki zupełnie czysty. Jakbyśmy na to nałożyli to, co wyszło z Odojewskim, to by się Wajda nie pozbierał po prostu. Więc wiedział, co robił. Ale książka pozostaje książką bardzo dobra, więc chodziło mi o to, że ten tutaj zasług pisarza nikt mu nie odbiera i nikt mu nie odbierze. Źle się dzieje, że czasami takie sytuacje wpływają na to, że zawsze się pisze o pisarzu, to niby rzeczy zrozumiałe, ale myślę, że ranga tego pisarstwa jest taka, że ona sobie sama da radę. Oby tak było. I oby tak było. Więc Janusz, jego przyjaciel, bardzo chciał. To, co czytał pan Jerzy Zelnik na samym początku naszego spotkania, to na końcu, te takie serdeczne słowa, że on chciał opowiedzieć o tym przyjacielu,
taki właśnie on był, wspaniałym człowieku, który był zresztą bardzo wiele i pomógł w pewnym czasie, byli przyjaciele, to wszystko jest prawda. Kiedyś wszyscy byliśmy młodzi i piękni. A potem się okazało, że mamy wszystkie ślady na twarzy. Niesłusznie. W pewnym momencie napada zresztą Janusz tutaj na Joannę Siedlecką, wytykając jej, gdzie rzeczywiście bardzo niefortunne sformułowanie w rodzaju śmiał się w kółach, czy tam coś takiego było. Wyciął im numer. No rzeczywiście to nie bardzo pasowało jakby do prozy Odojskiego, do jego stylu. Niemniej prawda jest taka, że Siedlecka wzięła na swoje barki duży ciężar i zrobiła to, co może nie należało do mnie, ale to, co ktoś musiał zrobić. Tak niestety było. A to chyba moje ostatnie pretensje, jeżeli można z pretensją do wielkiej książki Janusza. Czytam jeszcze raz, powtarzam, ze ściśniętym gardłem, bo to, że on tak bardzo chciał pomóc swojemu zagubionemu, jak pisze przyjacielowi, to w gruncie rzeczy tego chyba wszyscy chcieli. Ale co można zrobić właśnie na to, że fakty są nieubłagane? Trudno, naprawdę trudno z nimi dyskutować. Jest taka scena, już ostatnie spotkanie Janusza z swoim przyjacielem, przychodzi do niego do domu na Niemcewicza, właściwie milczą. Jak pisze potem Krasiński, nie mogłem dopatrzyć się w nim nikogo mi bliskiego. To był zupełnie obcy mi człowiek. To jest wstrząsające. Tak wyglądał jego zagubiony przyjaciel. Pisze potem, że podkreśla to, że powoduje nim smutek, nie jakaś ślepa nienawiść. O jakiej ślepej nienawiści? Tu w ogóle o niej nie może być mowy. Ten smutek z nim podziela, nie ja jeden. I tak myślę sobie teraz o tym, nie tylko o Odojskim, nie tylko o Januszu Krasińskim. Myślę o ludziach, o których on tak pięknie pisze w tych wspomnieniach, takich świetlistych bardzo. Takich, kiedy wydawało się, że jest naprawdę da się tutaj żyć. Że to jest normalny kraj, a ludu prawie normalny. Tam padają nazwiska i historie czasami bardzo, bardzo tragiczne też, ale to już nie będę ich streszczał, proszę samym przeczytać o Jarku Abramowie Neuwerne, o Jerzym Krzysztomie, o Terleckim. Tak myślałem sobie o nich wszystkich, tych, których znałem. I tych, których znałem mniej, bo trochę byłem młodszy, ale podziwiałem, o Staszku Grochowiaku. Ludzie z tamtego czasu, może tym, którego mi najbardziej brakuje, Marku Nowakowskiemu. I tak sobie myślę, że to tak się układa na kształt plejady i znowu powie, no tak, nigdy nie było tak pięknej plejady. Tak nie, proszę Państwa, były piękniejsze plejady pewnie, zapewne, ale ta była niezwykła. W tym bardzo trudnym czasie, w bardzo podłym czasie, bo cóż z tego, że skąd to się stali, dalej to był kraj zniewolony. Byli ludzie, którzy starali się pisać jak najlepiej, jak najmądrzej. Mieli dobre intencje. Czasem się okazywało potem, że płacili za to ogromną cenę, bo okazywało się, że jednak za to, że mogli to robić, musieli robić coś innego, co wcale nie było ani piękne, ani dobre, ani sprawiedliwe. Ale to jest już historia. I jestem szczęśliwy, że niezależnie od tych wszystkich może uwag, które mam, te czasami krytyczne do książki Janusza, że ten mój mały przyjaciel napisał taką właśnie książkę, taką, a nie inną. Bo opowiedział historię świadek. A świadkiem Janusz Krasiński był niezrównany.
Wiersz pod tytułem By pamięć wróciła Januszowi Krasińskiemu. Powstanie na warszawskich ulicach, na brykadach i w kanałach. Potem Auschwitz, Herzbruck i Dachau. Potem Mokotów, Rawicz i Wronki. Wszystko to przeżyłeś. Byłeś wśród ludzi, powstańców, współwięźniów, we współbólu, współcierpieniu, współudręczony, we współniedoli. Trwałeś za drutami, trwałeś za kratami. A na wolności, jak ptak wypuszczony z klatki, co na gałęzi skacze w ten i z powrotem, jakby dalej w niej siedział, znów płaciłeś haracz szarego dnia. Zadziwiony tym, jakie wielkie słońce. I pchałeś i ciągnąłeś swój wózek. Znów wcielony w polestę szedłeś na stracenie. Stawałeś twarzą do ściany. Tkwiłeś wśród drutów i krat i przeżywałeś niemoc przed agonią. Jako kronikarz nieludzkich czasów, nieludzkich systemów, piórem niby rylcem w kamieniu, rozszarpując własne rany, kalecząc duszę tam okaleczoną, odtwarzałeś ów czas, żeby pozostał ślad, żeby pamięć przetrwała, żeby ludzie nie zapomnieli, a otaczali cię obcy ludzie. Zderzyłeś się ze ścianą obojętności, zderzyłeś się z ciszą, co zaległa nad twoimi książkami, nad drogą twoją przez mękę, świat trzeciej RP ganiał swoimi ścieżkami. Wybierzmy przyszłość, krzyczały billboardy, odrzucając zbędny balast pamięci. Zostałeś sam z ciężarem świadectwa. Nie udźwignąłeś, zbyt już zmęczony. Musiałeś odejść, by pamięć wróciła i cisza zawyła. Rzeczywiście, no, o Januszu można by bardzo wiele mówić. Tu już Państwo powiedzieli, Pan Krzysztof powiedział bardzo dokładnie, bardzo wiele, znakomicie zrobił o jego twórczości i to, co tam chciał powiedzieć w książce. Janusz zdawał sobie sprawę, że ten tom ostatni, to już na pewno będzie ostatni. Nie miał zamiaru już pisać dalej. Zresztą tam jest taka końcówka, że na tym kończą się losy Bolesty. On pisał z trudem. To był wyrobnik prozy. Siedział przy biurku i cyzelował każde zdanie, każde słowo. Pan Igor Newerl zwykł mówić, że jego proza jest gęsta i zwarta. I to prawda. On zawsze dbał o to, żeby nie było zbędnych słów, żeby nie było gadulstwa. To była naprawdę zwarta, wspaniała proza. No i właściwie każdy dzień niespędzony przy biurku uważał za stracony. No, zdarzało mu się to oczywiście, bo miał sporo obowiązków, był prezesem, zajmował się różnymi sprawami stowarzyszenia, znaczy jeszcze wtedy Związku Pisarzy Polskich. Miał pieski,
przeważnie zbierane z ulicy bezdomne pieski, którymi się zajmował, potem rozdawał je ludziom, ale zawsze starał się zdobyć jakieś większe wiadomości o tych, którym te psy powierzał, bo bał się, że znowu wylądują na ulicy i już nie trafią pod jego opiekuńcze skrzydła. No więc to wszystko zabierało mu trochę czasu, ale starał się właściwie cały czas, jaki miał, jaki pozostawał po tych zajęciach, spędzać przy biurku. No cóż, ja starałam się, jak mogłam mu ułatwiać życie, wszystkie sprawy domowe brałam na siebie, mimo że też pracowałam, byłam redaktorem w Polskim Radio. Tam kierowałam jedną z redakcji muzycznych. No, ale wiedziałam, że jego praca jest dużo ważniejsza, najważniejsza, że to jest po prostu świadek historii, który sam przeżył wiele i w tych książkach umieszczał też losy i przeżycia różnych innych ludzi, całej Polski, nie tylko zresztą Polski. Bo przecież ten najwspanialszy ze wszystkich wspaniałych ustrojów, jakim była komuna, to właściwie zależało mu na tym, żeby wszystkich niewygodnych ludzi, którzy mieli odwagę walczyć z tym systemem, wyeliminować. No i to wszystko znajdujemy w jego książkach właśnie. No cóż, myślę, że teraz jakoś to, że ta promocja mogła się odbyć tutaj w tym znakomitym miejscu, że czytano fragmenty prozy w Polskim Radio, w drugim programie, no, że ukazało się sporo recenzji już na temat książki, nie tylko tej w ogóle całości. To świadczy o tym, że się coś w naszej kulturze zmienia i być może, że odtąd już Janusz Krasiński nie będzie tak skrzętnie ukrywany przed czytelnikami, nie będzie się kupowało spod laty, o ile w ogóle można by było coś takiego zrobić, bo kiedyś, ja już to kiedyś mówiłem, że jeden z moich znajomych zrobił sobie taki rajd po księgarniach i chciał kupić jedną z książek Janusza. No i na zapytanie, czy ma pani jakąś książkę, którąś z książek Janusza Krasińskiego, to pani za lady z takim ironicznym uśmieszkiem oznajmiła mu, że Krasiński miał Zygmunt na imię, a nie Janusz. Więc nawet w tych kołach on nie istniał po prostu jako pisarz. No ale myślę, że teraz to się zmieni i ten niewygodny świadek historii wreszcie zacznie być czytany przez ludzi i może rzeczywiście trafi, no, parafrazując Mickiewicza, pod strzech. Dziękuję Państwu, żeście przyszli, żeby usłyszeć parę słów o tym naprawdę wybitnym poetu, pisarzu, patriocie, wielkim Polakiem, jakim był Janusz. Może nie powinnam tego mówić, ale tak jest. Tak jest. Taki był Janusz. Szanowni panowie, niewidzialni goście, nie zniszczcie tej książki. To jest obrona kogoś, kto został zlustrowany, ale był uroczym, wspaniałym człowiekiem i niezależnie od wszystkiego wielce zasłużonym dla kultury. Ta obrona posiada walor bezstronności. Pisze ją nie ktoś od was, a zawiedziony przyjaciel. Nie znajdziecie takiego drugiego, kto by pod tak wielkim jego urokiem z taką przyjaźnią napisał o waszym niegdyś człowieku. Pozwólcie autorowi tej książki wyrazić smutek z powodu zagubienia się jego przyjaciela. Smutek, mówię, nie jakąś ślepą nienawiść. Chyba mam prawo do smutku. O, do pamięci. Bo czasem nie wystarczą własne dzieła. Odświeża ją dopiero czyjeś świadectwo. Sprawa lustracji i po latach będzie wracała.
podtruwała jego wznowione, znakomite dzieła. Ale zawsze będzie można sięgnąć po tę apologię. Pisze ją zresztą dla siebie i niekoniecznie musi być opublikowana. Panowie, nie zniszczcie tej książki. Z poważaniem, Janusz Krasiński. To nie jest fragment powieści, to jest list.